Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Cesada, witam w roku 2021 razem z Tomaszem Głogowskim, posłem po Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, również witam wszystkiego dobrego dla słuchaczy Radia Piekary. Dziękuję bardzo roku. Słuchaczy, wszystkiego dobrego dla pana. Cieszę się, że mogę tak w studio w twarzą w twarz, chociaż z pewnym dystansem. Z pewnym dystansem, bardzo słusznym i wskazanym. Chociaż nie wiem, może pan poseł już zaszczepiony poza kolejnością? No nikt nie proponował. Udało mi się cudem zdobyć szczepionkę przeciwko grypie, co też wymagało wielu telefonów, ale na szczepionkę COVID chyba jeszcze... Cudem jeszcze panu się nie udało. Za mało telefonów jeszcze. Czekam parę, powiem szczerze, obawiam się, że jeszcze parę miesięcy będę czekał, tak jak... Jeśli nowy czas. Rok, nowy, lepszy rok, panie pośle, zaczyna się od afery tak zwanej ze szczepionkami dla celebrytów, tak zwanych, no to by chyba biada nam w 2021. On się zaczął od paru innych afer, afery przejęcia banku i chyba te szczepionki mają przykryć to, ale przede wszystkim afera szczepionkowa rzeczywiście jest straszliwa, ponieważ... Straszliwa? Tak, do Polski trafiło 300 tysięcy szczepionek 27 grudnia. Jak rozumiem, do dzisiaj zaszczepiono 50 tysięcy osób, czyli 250 tysięcy szczepionek leży w lodówkach. 250 tysięcy osób mogło być zaszczepionych. Tam tłumaczą, że połowa z nich to muszą być drugie dawki, co też jest bez sensu tłumaczenie, bo dzisiaj ma kolejne 300 tysięcy szczepionek do Polski przyjechać. Może to jest taki pierwszy tydzień, wie pan, święta, nowy rok, to... No, daj pan wystartować programowi. No dzisiaj, jadąc tutaj, słyszałem w radio, że dzisiaj ma 150 tysięcy szczepionek trafić do szpitali i to ma być dawka na 5 dni, czyli co? Czyli jak sobie przeliczyłem, że w ciągu 5 dni ma być 150 tysięcy tylko szczepionek wykonanych, tak? No to wychodzi nam, że kilka lat, tak? Kilka lat wyszczepienie całej populacji. Izrael w ciągu pierwszego tygodnia wyszczepił 10% populacji. Ja rozumiem, myśmy nie dostali 4 milionów, czyli 10%. Panie Boże, ale jednak. Ale jednak wśród tych, ilu pan powiedział, 50 tysięcy... Zaokrągliłem w górę, bo chyba 47 tysięcy. 47 z 18 osób zostało, jak rozumiem, zaszczepionych na lewo. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych, podsumował to tak. Ta afera szczepienia elit III RP poza kolejnością pokazuje, jak wyglądałby system szczepień, gdyby to oni rządzili, oni, czyli wy. To już chyba dla osób bardzo umiarkowanie myślących może być przekaz, że wskazywanie, że nieudolność szczepionek jest winą opozycji. Ja uważam, że jeżeli te 18 osób zostało zaszczepionych, to jest pewnie zadanie do wyjaśnienia dla dociekliwych dziennikarzy, jak pan redaktor czyta, czy jeszcze bardziej dociekliwi, nie wiem, czy tacy są. Czy to błąd Uniwersytetu Medycznego, czy rektor Uniwersytetu lubi teatr, czy został... Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, chyba wasz człowiek, podkreśla, że właściwie ludzie kultury to jest dobro narodowe, więc powinni się szczepić poza kolejnością. Rzecz do wyjaśnienia, czy to błąd i kiepsko przygotowana akcja reklamująca szczepionki, czy prowokacja, taka w stricte komunistycznym stylu, jak i nie zdziwiłbym się. Uważam, że to prowokacja PiSu. Czyja? PiSu? Tak, że PiS wprowadził w błąd Uniwersytet Medyczny, żeby taką akcję prowadzić i teraz... Uniwersytet Medyczny twierdzi, że to jest akcja promocyjna. No tak, ale zainspirowana przez Agencję Rezerw Materiałowych, czy instytucję rządową, tak twierdzi Uniwersytet Medyczny. Jeżeli ja miałbym zgadywać, czy wierzę Uniwersytetowi, czy instytucji rządowej, to wierzę Uniwersytetowi. Ale uważam, że to rzeczywiście jest drobiazg i uważam, że do więzienia to powinien trafić minister zdrowia i pan premier Morawiecki za to, że 250 tysięcy szczepionek. Minister Morawiecki, mocnym 250 tysięcy szczepionek leży w lodówkach, a mogło być tylu seniorów już zaszczepionych. Tomasz Głogowski, poseł Platformy Obywatelskiej, jest z nami. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Tomasz Głogowski, poseł Platformy Obywatelskiej, jest z nami. Cały czas po raz drugi witamy państwa. Przed chwilą pan poseł mocnym tupnięciem zakończył część radiową, mówiąc, że premier i minister zdrowia już były. Były? Chodziło panu o Szumowskiego? Nie, no obecnego. Szumowski ma inne... Aha, bo panu chodziło o szczepionki. Powinni trafić do więzienia. Tak, inne zasługi, które też go pewnie przed wymiar sprawiedliwości zaprowadzą. Ale za to, co zrobią teraz ze szczepionkami, jeżeli takie tempo się utrzyma, że kilkadziesiąt tysięcy dziennie i będziemy się szczepić przez kilka lat, no to muszą za to odpowiedzieć. No nie mogą szczepionki leżeć, szczepionki, które dostarczają instytucje europejskie, nie mogą leżeć w zamrażarkach. One powinny już być w szpitalach. A jeżeli 250 tysięcy z 300 tysięcy szczepionki
szczepionek jest nadal w zamrażarkach i nikt ich nie rozwozi po DPS-ach, nikt nie zapisuje lekarzy, nikt nie zapisuje seniorów, jeszcze przynajmniej nadal nie uruchomiony został proces zapisywania się na szczepienia. No to przecież to jest już zaniedbanie karygodne i szafowanie zdrowia obywateli. No, i... no dobra, panie pośle, to załóżmy, że rządzi Platforma, to co robi inaczej w tej sytuacji? Na przykład niech to będzie program szczepień i obecna sytuacja też epidemiologiczna. Ja myślę, że każdy, kto by rządził poza PiS-em, robiłby to lepiej i sprawnie, po prostu robiłby szczepienia, a nie robiłby konferencji o szczepieniach. Ja widziałem Morawieckiego codziennie, jak na konferencji od połowy grudnia mówił o narodowym programie szczepień. No to narodowe to już jest śmieszne, wszystko jest narodowe, tak? A na razie mamy narodową klapę szczepień. Tak samo jak w sposób dziwaczny udzielają pomocy podmiotom gospodarczym, które cierpią w wyniku lockdownu, kiedy podstawą tej pomocy ma być PKD. No to też jest wszystko przedziwne. Powinny być rzeczywiście te firmy, które są zamknięte, które mają brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, powinny pomoc dostawać bez względu na to, jaką PKD mają w KRS-ie wpisane. Kto byłby w ogóle ministrem zdrowia w waszym rządzie? Tak się zastanawiam teraz. No redaktorze, wybory niestety będą za 3 lata. Dzisiaj na przykład, tak, bo to nie czarujmy się, że w ochronie zdrowia w czasie epidemii narodził się w Platformie chociaż jeden jakiś szanowany, poważny ekspert czy autorytet. Minister to jest zawsze stanowisko polityczne, więc od podziału miejsc w Sejmie jest to podejmowana decyzja. Wydaje się, że i w sprawie tego, co się dzieje w pandemii, paru posłów Platformy Obywatelskiej jest aktywnych obecnie. Andrzej Sośnierz, tylko to były posłów Czy Bartek Arłukowicz, czy także ci, którzy tropią te różne przewałki pisowskie, które się odbywają przy zakupie respiratorów, tę robotę opozycyjną wykonują i niestety jeszcze przez nie ma co liczyć na to, że przez najbliższe 3 lata ten rząd się zmieni, więc jesteśmy na etapie... 3 lata? Panie etapie, 3 lata pan ma taki, na etapie pan taki scenariusz... pracy politycznej, opozycyjnej, a nie rządowej. Scenariusz czarny zakłada dla opozycji, że 3 lata jeszcze... Wybory będą za 3 lata i tutaj... Pęknąć może tylko obóz rządzący, na co wpływu ani, jak widać, ani opozycja, ani osoby demonstrujące na ulicach większego nie mają. Ja też takie rozmowy przeprowadzałem właśnie niedawno z osobami, które z oddaniem demonstrują na ulicach. Mówią, jak to jest, że demonstrujemy, a PiS-owi nie spada poparcie w wyborach. I tłumaczyłem rzecz dość prostą. Jednak władza jest zmieniana na etapie wyborów, nie na etapie protestów. I to jest, no oczywiście, że tak. I trzeba się z tym pogodzić. Także ci, którzy protestują, a często nie byli na wyborach, myślę, że to do nich dociera. To dwa. Że to jest ten moment, kiedy się władza zmienia. Trzecie, panie pośle, no, to jest jeszcze kwestia tego, w co te protesty się przeistaczają i kto zostaje ich twarzą. Tak, ja to mam w pełni, też jakby popieram chyba to, co przeczytałem w wywiadzie pana redaktora z profesorem Migalskim, że te protesty w dużej mierze także PiS-owi nie szkodzą, a wręcz pomagają. Ja mam też taką tezę, piszę taki tekst, skończę go myślę w najbliższych dniach, że na przykład słowo dziaders może być tym słowem, które będzie wzmacniało władzę PiS-u. Nazywanie dziadersem każdego, kto nie w pełni popiera panią Lampart, tak? Czy Lampart i no, jej czasami radosne wypowiedzi typu, że ona może negocjować z PiS-em podejścia rządu. To w tym smutnym roku ubiegłym było chyba najzabawniejsze niestety, co się pojawiło w przestrzeni publicznej. Oczywiście takie działania, także taka próba przez panią Lempart zawłaszczenia protestów szkodzi tym protestom. Przecież ludzie wychodzili na ulicę. Platforma jedną lekcję wyciągnęła dla siebie, bo gdyby to był Kijowski dzisiaj jeszcze raz, to by pewnie politycy Platformy się z nim fotografowali i również ogrzewali w jego świetle. Wiele lekcji dobrze odrabia i to chyba właśnie było dobre, że nie próbowaliśmy stać tam w pierwszej linii. Oczywiście wielu polityków Platformy uczestniczyło w tych protestach, natomiast nie próbowało ich zawłaszczać, jak niestety zrobiły to liderki strajku. Chyba też nie byłoby w stanie to zrobić. No to pokazują liderki, przykład liderek strajku kobiet, które próbowały pokazywać, że to one tymi protestami koordynują, że to one je wyprowadziły ludzie na ulicę, a ludzie wyszli wkurzeni na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I nie ma nikogo po stronie opozycji szeroko pojętej, nie ma naprawdę nikogo, kto byłby w stanie przełożyć ten właśnie rewolucyjny zapał i połączyć go z jakimiś realiami społecznymi, politycznymi, oczekiwaniami wielu ludzi, którzy sympatyzowali z protestem. Oczekiwanie ludzi było jednak dość... Również przez pewien czas.
dość gwałtowne, że powinna nastąpić nagła zmiana rządów. I ludzie tym byli najbardziej, także ci, którzy ze mną rozmawiali, zasmuceni, że jak to, my protestujemy, a rząd nie upada. No on nie upadnie tak szybko. Ale to powoduje frustrację, także myślę... To była nadzieja, tak, że... czy ludzie myśleli, że to jest taka kolej rzeczy po prostu? Wielu niestety tak myślało. I to też widzę, że myślę, że przekłada się na wyniki także sondaży. Potem oni mówią, no protestowaliśmy, rząd nie upadł, no to... na wybory też nie pójdziemy. No, dokładnie. Niestety boję się, że taka sytuacja może być dzisiaj, ale wierzę, że to oczywiście wszystkie partie opozycyjne, jak już wybory będą w odpowiednim czasie, przypomną tym, że jeżeli protestowaliście, to idźcie na wybory, głosujcie nie na tych, którzy rządzą, jeżeli wam się rządzą. Jeżeli ktokolwiek myślał, że to tak kilka wyjść na ulicę doprowadzić do zmiany władzy, a warunki będzie negocjować Marta Lempart, to ja nie wiem, czy da się go przekonać, żeby poszedł na wybory i w procesie demokratycznym zadecydował o ewentualnym rozstrzygnięciu nowym. Nie ma innej drogi. Ale jakieś noworoczne postanowienia w Platformie Obywatelskiej? Kontynuować jak najlepszą pracę na rzecz obalenia tego rządu i stworzenia nadziei na normalność. Na to, że oczywiście każdy popełniał błędy, myśmy je też popełniali, ale to, co się teraz dzieje, to, co się działo przy okazji pierwszej fali pandemii, to ta jakaś panika i nieudolność przy szczepionkach, no to się musi skończyć. Muszą się pojawić ludzie, którzy po prostu będą pracować, a nie ogłaszać co chwilę nowych narodowych programów o niczym. Pan, czy konserwatystom takim jak pan, tak swoją drogą, pan to się nie czuje konserwatystą, albo panu nie odpowiada to określenie. Ja nie wiem, jak jest rozumiane. Ja się czuję jako osoba, jako polityk o poglądach centroprawicowych. Wydaje mi się, że mówienie o konserwatyzmie troszeczkę określa czasami pejoratywnie. Nie wiem, czy tutaj takie było zamierzenie. Uważam się jako osoba o poglądach centroprawicowych, bardziej niż lewicowych oczywiście. To jest jeszcze miejsce dla takich? Załóżmy, nazwijmy ich centroprawicowcami. W Platformie albo szerzej w Koalicji Obywatelskiej? Jest nas tam wielu, nikt nas nie wyprasza. 16? Może do 30 co najmniej, jeśli chodzi o posłów. Natomiast oczywiście zrozumiem, że tutaj zmierza pan redaktor w kierunku tego, że pojawiają się głosy, że Platforma powinna pójść i koalicja bardziej na lewo. Bardziej na lewo? Jarosław Kaczyński ostatnio diagnozował, że Platforma poszła w stronę lewackiego ekstremizmu. Tak chyba dokładnie powiedział w wywiadzie. Tak by bardzo chciał Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński ma od lat taką wizję polityki, że są dwie partie. On jest na prawicy i ma lewicowych rywali. I wszyscy, którzy, a są tacy oczywiście w Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią, że powinniśmy iść w lewo. Jeszcze bardziej to, w lewo? Tak. To jeżeli takie poglądy głoszą, no to powinni może od razu pójść z kwiatkami do Jarosława Kaczyńskiego, życzyć mu dalszych rządów, bo ty tylko realizują jego scenariusz. A pana skręt w lewo uwiera w Platformie? Ja szanuję poglądy lewicowe, natomiast widzę, że elektorat lewicowy jest na poziomie 8-11% i nie boksujmy się z lewicą o tych kilka procent, niech oni te 8% osiągną w kolejnych wyborach, które kilkakrotnie one były, a my przedstawiajmy ofertę dla właśnie wyborców centrowych, także centroprawicowych, bo nie odsuniemy PiS-u od władzy, jeśli wyborców prawicowych utwierdzimy w przekonaniu, że mają na PiS głosować. No. Czyli na protesty kobiet poseł Głogowski nie chadzał za bardzo? W tym szczycie protestów byłem objęty kontrolą sanepidu i czasami przyjeżdżał do nas dzielnicowy, ponieważ mieliśmy w domu wirusa, byłem na kwarantannie. Nie, a później oczywiście już na kwarantannie nie byłem, nie pojawiałem się też, chociażby nie chciałem, żeby wyglądało, że próbuję tam się podszywać, że to ja te protesty zrobiłem, że ja tu jestem ich liderem i to chyba dobrze było, wyglądało, że te protesty rzeczywiście były oddolne i ludzie wychodzili. Nie, ale ja pamiętam, że pan parę lat temu tak szokował być może niektórych słuchaczy, czy czytelników, czy wyborców wręcz, mówiąc na przykład, że małżeństwa jednopłciowe to jest jakieś dziwactwo i odstępstwo od normy. Słowa to dziwactwo aktualne? Słowa dziwactwo nie używałem. Wywiad w Gazecie Wyborczej, o ile pamiętam, to właśnie dziwactwo. Fanaberia słowo, chyba. A fanaberia, dziwactwo, no dobrze. No. I co, aktualne po paru latach? Jeśli chodzi o małżeństwa, to pewnie bym się zastanawiał nadal długo. Natomiast oczywiście rozumiem i to rozumiem jako, użyję słowa konserwatywne, jako konserwatywny postulat stworzenia możliwości trwałych, stałych związków jednopłciowych. I zrozumiałem tę potrzebę, że są osoby orientacji
i nieheteroseksualnej, które chcą w stałym związku funkcjonować i chcą mieć jakąś możliwość prawną związku partnerskiego. Nie blokował dzisiaj takiej możliwości. Tak. Czyli to pan się trochę zmienił, pan w tej kwestii. Ewoluował trochę. Tak. Takie pańskie poglądy sprzed paru lat, to dzisiaj to głównie tak radykalne skrzydło, radykalniejsze skrzydła PiS i gdzieś Konfederacja mniej więcej, to są takie rejony, z których słychać tym podobne diagnozy czy postulaty właśnie. No, myślę, że do radykalnego skrzydła PiS mi bardzo daleko nie dostrzegam w perspektywie swojego życia, żebyśmy się zbliżyli. Ani tamta strona do mnie, ani ja do nich. Czyli to pan się oddalił w takim razie z tamtych rejonów. Ale w Platformie po pierwsze są inne oczekiwania. Zdaje się, sam pan zauważył, że skręciliście w lewo. Bardziej na koalicjantów koalicji, którzy, nasi koalicjanci w Koalicji Obywatelskiej są bardziej lewicowi. Platforma jest tą, powiedzmy, centrową troszeczkę ugrupowaniem. Nasi koalicjanci są po lewej stronie. Są to koalicjanci liczebnie może nie wielcy, ale aktywni, może przez to, że w wyniku naszych decyzji nadreprezentowani także być może w strukturach czy władz klubu, czy właśnie medialnej. I rzeczywiście ten skręt w lewo trochę nastąpił, moim zdaniem już maksymalnie, jak mógł nastąpić. No to już się okaże, ponieważ w Platformie, proszę państwa, trwają prace nad napisaniem, sformułowaniem nowej deklaracji ideowej. Co to właściwie jest? Tak? I po co wam to? Przy okazji tych prac wielu odkrywa, jaką fajną mamy deklarację ideową. Ideową sprzed 20 lat. 20 lat, którą czyta się bardzo fajnie. Ale to co jest nieaktualna, zła po 20 latach ta fajna deklaracja ideowa? Uznano w Platformie, że 20 lat jest to moment, kiedy należy zobaczyć, czy czas się zmienia, czy świat się zmienia, czy zmieniają się czasy, czy także my zmieniamy troszeczkę. Stanów Zjednoczonych ma trochę więcej niż wasza deklaracja ideowa i działa. No ale poprawek ma dużo przez te lata. No i właśnie nad tym trwają prace. Ja zakładam, że deklaracja ideowa oczywiście nie należy deklaracji mylić. Mam nadzieję, że nikt tego nie myli ze szczegółowym programem. Deklaracja musi być zapisem na poziomie dość dużej ogólności. Czy ona się będzie bardzo... Specjalnie szczegółowy. Znaczy, chyba momentami był za bardzo szczegółowy, bo te książki były olbrzymie, nikt ich nie czytał, ani z wyborców, ani z kandydatów nawet. Gdybyście jeszcze realizowali te szczegóły, to może dzisiaj byśmy rozmawiali z Tomaszem Głogowskim, ministrem czegoś tam, edukacji może. Nie wiem, czy ktoś by mi to zaproponował, ale no, jeśli chodzi o realizację tego, co robili w czasie naszych rządów, to myślę, że wielu rzeczy możemy być dumni z tego jesteśmy. I nawet już nie mówię o tym, że jak porównywać się z naszymi następcami, to chyba nawet ta polityka ciepłej wody w kranie to nie był taki głupi pomysł. No, w waszej deklaracji ideowej z 2001 roku napisano, że fundamentem cywilizacji Zachodu jest i był, czy pozostaje, dekalog. Dekalog, no ładnie. Cywilizacja Zachodu powstała, to wszyscy wiemy, na dwóch filarach tej tradycji antycznej, greckiej, rzymskiej, i na dekalogu. No i na, ja myślałem, że raczej dialog jest fundamentem cywilizacji Zachodu, a nie dekalog. Bardziej dialog niż dekalog. Zrozumiemy przez fundament, że cywilizacja europejska powstała na tych dwóch obszarach, na chrześcijaństwie i na antyku. No, z tego wyrósł... Odwrotnie chyba. No oczywiście, na antyku i na chrześcijaństwie. Z tego wyrosła cywilizacja europejska. To, że dialog jest podstawową rzeczą ludzi kulturalnych i światłych, to chyba rzecz oczywista. I nie wyklucza tego ani antyk, ani dekalog. Panie Boże, a mało wam, po co wam ta, rozumiem, że to jakiś sposób też, żeby opowiedzieć swoją historię, deklaracja ideowa, ale mało wam tych ideologicznych potyczek na łonie Platformy i Koalicji też uważam, Obywatelskiej? Że... Jak wy to w ogóle chcecie razem spiąć w jedną całość? Też podzielam to, że na deklaracji ideologicznej można, większe ryzyko jest, że można stracić, bo nie da się w niej wszystkiego zapisać, zwłaszcza... Tym bardziej, że konkurencja twierdzi, się okaże, że Platforma to raczej taka bezideowa formacja. Że jeżeli się będzie próbował zapisać za dużo, to będzie to zbyt ogólnikowe. Natomiast jakby, jeżeli tutaj domagał się pan przed sekundą dialogu, no to właśnie prace nad takim dokumentem jak deklaracja ideowa, to jest moment na dialog. Ten dialog się toczy. Toczy się oczywiście wirtualnie, ale na poziomie, spotykamy się na poziomie poszczególnych regionów Platformy
Łotyckiej i o tym rozmawiamy. I to jest właśnie, rozmawiamy o tym, kim jesteśmy, kim uważamy, że jak chcielibyśmy widzieć przyszłość siebie, przyszłość Polski. No i to jest moment oczywiście na jakąś aktywizację wewnętrzną struktur, która myślę, że mam nadzieję, że zaowocuje deklaracją kolejną dobrą, której też po 10 latach czy 20 będziemy mogli uznawać, że fajnie to kiedyś napisaliśmy. No a aborcja, małżeństwa homoseksualne, tak z takich najważniejszych kwestii, to w... No od Związka Partyjskiego... Deklaracji nowej będą, chwilą, czy nie? Ja uważam, że deklaracja nie powinna być zbyt szczegółowa. Zakładam, że o Związkach Partyjskich pewnie może być i jak poseł Głogowski, konserwatysta, centroprawicowiec, który kilka lat temu był absolutnie przeciwny, zaakceptowałby taką wersję. Byłem przeciwny zrównywaniu małżeństw. Ale związki partnerskie, oczywiście to już przed chwilą powiedziałem, żebym zaakceptował. Jeśli chodzi o aborcję, na pewno nie znajdziemy wspólnego języka w całej Platformie Obywatelskiej. Dla mnie oczywiście najbliższe było rozwiązanie, te, które Trybunał Konstytucyjny zakwestionował, było i jest najbliższe. Czy już Schetyna twierdzi, że o aborcji będzie w tej deklaracji ideowej Platformy coś, to znaczy, no i to jeszcze można sobie wyobrazić, tylko gorzej, co to będzie. Nie wiem, czy Grzegorz Schetyna pracuje w zespole, który przygotowuje deklarację ideową. Wydaje mi się, że nie. I też zakładam, że uważam, że bardzo trudno byłoby wskazanie w sprawie aborcji konkretnego zapisu w deklaracji ideowej, zwłaszcza, że jest to kwestia, którą akurat... No to powiem, że po co ta deklaracja ideowa, jeżeli w tej sprawie na tematy sporne, różne, które rzeczywiście są dzielące naród. A to uważa pan, że deklaracja ideowa jest złym pomysłem w ogóle jako takim? Nie wiem. Ja przeczytałem sobie, tak przeleciałem wczoraj waszą deklarację ideową z 2001 roku. Jest tam wiele pięknych słów. Czasami można się spierać, czy dialog, czy dekalog. To niewiele z tego wynikało też. Tak umówmy się w czasie, kiedy rządziliście. Co wyniknie z tego dziś, kiedy napiszecie tę deklarację od nowa albo ją odświeżycie. Uh-huh. Znaczy, chcę najpierw zobaczyć, jak będzie trwał proces pisania czy uzgadniania tego, bo tak. No zaczął się od biorąc tego, pod uwagę tarcia konserwatywno-liberalne, nazwijmy to w łonie partii matki. To... Tych tarcz zbyt wielu nie ma. Jest oczywiście, należy zarysować różnice poglądów, trzeba zarysować. I partia, która się zgadza we wszystkim, to jest partia na 4-6%. Nie? Jeżeli po 20 latach funkcjonowania w różnych trudnych sytuacjach te 20 parę procent nadal jest czymś dla nas niezagrożonym i z czym punktem wyjścia do walki o lepszy wynik w konkretnych wyborach, to musi to być oferta szersza. Nie może to być oferta ani lewicowa, ani prawicowa. Oczywiście idąc środkiem, zawsze człowiek naraża się na ryzyko, że i z lewej, i z prawej strony jest atakowany, prawda? Ta droga środkiem jest trudna, ale należy ją kontynuować. Też zakładam, że... Kiedy to w takim razie powstanie? Kiedy to będziecie ogłaszać światu? Nie wiem, czy termin jest zarysowany. Na pewno ale to kwestia w tym roku? Miesięcy, tak. Wydaje mi się, że to raczej kwestia kilku miesięcy niż dłużej. Rok 2021, roku. Platforma Obywatelska ogłosi nową deklarację ideową, ale wyborów poseł Głogowski nie przewiduje w tym roku. No niestety nie przewiduje. Wszyscy byśmy chcieli, żeby te rządy się skończyły w miarę szybko, ale jednak te 3 lata kadencji jeszcze mają. Jeżeli coś się w środku tam między nimi mocno nie wydarzy, to na co wpływ jest ograniczony z zewnątrz, to tych wyborów nie będzie. No wie pan, gdyby opozycja dzisiaj tłumaczyła świat Polakom w sposób jasny, czytelny, zrozumiały, to może dziś, tak patrząc na sondaże, to proporcje byłyby gdzieś 20 albo 15-40 na przykład. A na rzecz to tym bardziej, dobrze bo zorganizowanej tym bardziej, wtedy bo... być może Ewan, a wręcz przeciwnie, inne byłyby nastroje. Ale to nie miało, to wtedy tym bardziej wyborów by nie było. Gdyby coś się wydarzyło i gdyby mieli w sondażach bardzo mało, tym bardziej do wyborów by... Politycy mają to do siebie, że lubią uciekać z tonących statków. Ale to porażka nie jest ucieczką. Także jeżeli, to możemy się założyć, że jeżeli PiS-owi zaczęłoby spadać w sondażach, tym bardziej byliby skąd oni są, tym bardziej jedność u nich była głównym priorytetem. Teraz sobie pozwalają na różne wycieczki między sobą, bo myślą, że nie mają z kim przegrać. A i to jest prawda.
Wielu tak myślało, a potem się to różnie działo. Natomiast gdy coś się zacznie w ich sondażach dziać źle, tym bardziej będą skonsolidowani, tym bardziej będą uważać, że trzeba do końca kadencji dotrwać, licząc na nie wiem, na środki europejskie, które wpłyną na jakieś odbicie gospodarcze, na to, że pandemia wygaśnie na świecie. Także niestety w tym roku nie przewiduję wyborów. Mówię to ze smutkiem, ale myślę, że wiele innych rzeczy pozytywnych w roku 2021. Tym optymistycznym akcentem znajdziemy. Tomasz Głogowski, poseł Platformy Obywatelskiej, był dziś z nami o poranku. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję wzajemnie. Dla pana, dla państwa. Zdrowia i doczekajmy szczepionki w tej połowie roku może, a nie w następnych latach. W kolejności lub poza, panie pośle, to... Jak niech te szczepionki nie leżą w zamrażarkach, nie są ludzie szczepieni, oczywiście w kolejności najpierw starsi, potem nie wiem, policjanci, nauczyciele i tak dalej, DPS-y, ale niech nie leżą. 250 tysięcy szczepionek leży od kilku dni w lodówkach. No i nikt tym nic nie robi. No. Dzisiaj przyjedzie kolejne 300 tysięcy szczepionek do Polski i co? Zobaczymy, jak przekonamy się za tydzień. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.